Staszek, to nie twoje pierwsze przygotowania do ligi w Chrobrym. To były jedne ze spokojniejszych przygotowań. Mam na myśli to, że tych zmian w zespole było mało, tylko dwóch nowych zawodników. Nie pierwsze i mam nadzieję nie ostatnie. Faktycznie było ich sporo. Na przestrzeni lat zmieniają się i to na dobre moim zdaniem. Więcej pracy jest ze sprzętem, z techniką, z tym co teraz jest najbardziej potrzebne. Trener przygotowania motorycznego też miał dużo do powiedzenia. Było ciężko, było na swój sposób ciężko. Może tych kilometrów nie było aż tyle wybieganych co kiedyś, ale inna intensywność i pod tym względem. Tak, jeżeli chodzi o zmianę, tak jak powiedziałeś, no to faktycznie od pierwszego, można powiedzieć, dnia nie było jakiejś takiej specjalnej nowości. Być może tylko dla tych dwóch przybyłych zawodników, a dla pozostałego zespołu raczej było jakby łatwiej na pewno niż w zeszłym roku. Zespół bardzo odmłodzony, szykuje się jakaś taka rywalizacja jak tych zawodników troszeczkę bardziej wiekowych z młodzieżą? Akurat na mojej pozycji chyba jesteśmy wiekowi, znaczy wiekowi, no, doświadczeni, no, może tak lepiej, doświadczeni. A jeżeli chodzi o pozostałe pozycje, no to faktycznie gdzieś tam skrzydłowych chyba to na każdej znajdzie się ktoś mniej lub bardziej doświadczony, młodszy lub starszy. To jest też potrzebne. Nawet my doświadczeni też to rywalizujemy. To się potem w dobry sposób przenosi na wartość zespołu, na jakość naszej gry, więc jak najbardziej liczę na to, że każdy między sobą, oprócz tego, że między sobą, to też z przeciwnikiem będzie rywalizował o strach. To najbardziej ciekawa na środku rozegrania Paterek Dadej? Nie wiem, czy to taka bardziej ciekawa. Na razie tego nie widać. Myślę, że ciekawsze pojedynki są toczone na obrocie. Mateusz Wiatrzyk, nowa krew wychowanek. No, Mateusz, Kuba i Bartek. No, tu jest trójka, więc jakby między nimi ta rywalizacja jest moim zdaniem widoczniejsza. Co do rywalizacji, zarząd postawił przed drużyną zadanie do wykonania, czyli szóste miejsce. Z kim Chrobry o to szóste miejsce będzie rywalizował najbardziej? Kto jest najgroźniejszym przeciwnikiem? Ciężko powiedzieć. Myślę, że w okolicach tego szóstego miejsca, jeżeli miałbym strzelać, może być Kwidzyn, może być Piotrków, może być Kalisz i Opole. No to są zespoły, które bym tam obstawiał, że będą w okolicach tego szóstego miejsca i z nimi możemy oni rywalizować. Nie wiadomo, co pokaże Beniaminek z Ostrowa, uzupełniony kilkoma doświadczonymi graczami, też może być groźny. No ale tak jak prosisz, żebym kogoś wskazał, no to wydaje mi się, że to ta grupa drużyn może to być ta, która będzie z nami rywalizować.